Musi być dla was bardzo ciężko, gdy bohater, któremu pomagacie i remontujecie dom, odchodzi, a już nawet o tych bohaterach piszą różne portale. Taki jest zasięg waszego programu, ale to wtedy bardzo ciężko. No, to jest najtrudniejszy moment, kiedy odchodzą nasi bohaterowie, a jeszcze trudniejszy jest ten moment, kiedy odchodzą dzieci. Bo mieliśmy też takie sytuacje, że bardzo fajne, młode dziewczynki, z którymi no, bardzo się związaliśmy, po prostu krótko cieszyły się tymi swoimi nowymi domami. Ja miałam taką swoją ulubienicę, Martę. Jedyne, co nas pociesza, to to, że chociaż pod koniec swojego życia jakby zobaczyły, że można żyć inaczej, że można funkcjonować inaczej, że można mieć coś, co ci cieszy i co cię raduje, co ci sprawia przyjemność, czyli ten nowy dom. Mieliśmy taką mamę cudowną, z dwiema córeczkami, z nowotworem, która krótko cieszyła się tym domem, ale tak jak ona się cieszyła, tak jak ona była spokojna, wiedząc, że jest bardzo ciężko chora, że jej dzieci będą miały dużo lepsze warunki i że będą zabezpieczone, kiedy ona odejdzie, no to to jest chyba nagroda za to, ciężką pracę. Że wzięliśmy się i poszło, i się udało, i zrobiliśmy. Bardzo to są trudne chwile, trudne momenty. Pamiętamy Arka, który był z nami, który był niezwykły. Był człowiekiem, który niezwykle inteligentnym, fajnym chłopakiem, znaczy młodym tatą, młodym mężczyzną, ale tak się z nami związał. No to są trudne, bardzo, bardzo trudne momenty, ale musimy sobie z tym radzić. Po prostu musimy.